Dzięki gościnności AquaZdroju publiczna szkoła podstawowa nr 6 mogła na terenie stadionu przy ulicy Ratuszowej świętować Narodowy Dzień Sportu. Podstawówka z Białego Kamienia słynie z licznych imprez organizowanych na świeżym powietrzu dla swoich uczniów. Tym razem okazją do wyjścia poza mury szkoły był Narodowy Dzień Sportu. Dzieciaki w biało-czerwonych barwach uczestniczyły w rywalizacji sportowej na stadionie przy ulicy Ratuszowej. Dzisiaj jesteśmy w trakcie też zajęć szkolnych, ale edukacja i to wszystko, co związane z takimi symbolami narodowymi, jest ważne. Zaczęliśmy dzisiaj dzięki temu, że AquaZdrój jest naszym współorganizatorem, zaczęliśmy tutaj bezpiecznie na bieżni, mamy całe trybuny dla naszych widzów, dla uczniów i rozpoczęliśmy oczywiście od śpiewania hymnu narodowego, co stanowi taki symbol bardzo polski, narodowy i myślę, że to jest też w programie nauczania naszego, także musimy kształtować te postawy. Aby rozruszać dzieciaki, przygotowano szereg zawodów w dyscyplinach głównie związanych z bieganiem i jazdą na rowerze. Najmłodsi uczniowie natomiast brali udział w grach i zabawach ruchowych na murawie stadionu. Jak wiemy, Szkolny Związek Sportowy zawiesił swoje działania. My natomiast musimy jako szkoły tutaj prowadzić te lekcje otwarte, lekcje chcemy pokazać innym również, że można, że warto. Jak twierdzi nauczyciel wychowania fizycznego, młodzieży na ogół brakuje ruchu, a wiele w tym winy rodziców, którzy zapewniają dzieciom za dużo elektronicznej rozrywki. Jest grupa, która bardzo chce i nie trzeba nic powiedzieć. Z innymi trzeba rozmawiać, trzeba mówić, bo wiadomo, że te telefony to już jest tragedia, to już jest porażka w ogóle całego społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale całego świata. My musimy ich tam odciągać od tego, to jest najważniejsze. Mamy obiekty sportowe, coraz więcej placów zabaw. Chodzi o to, żeby te dzieci od najmłodszych roczników zajęły się tym, ale też rodzice. Dużo zależy od rodziców, chodzi o to, żeby zabierać ich te dzieci całymi rodzinami.